Ruszamy, okej, uwaga. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Studio 1920 ponownie nadaje sprzed słonecznej, na słonecznie. Kurde, język mi się już plącze. Po weekendzie można powiedzieć, urlop się zaczął, to jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy na słonecznej, jest słonecznie, za nami jak zwykle stadion, a przed kamerą, z mikrofonem, jestem ja, jestem Pitero, jest wicemistrz świata w lataniu balonem. Jako że jesteśmy wysoko w tabeli, lubimy pompać balony, to ekspertów nie brakuje. Charley z SBS-u, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Patrz, jaka piękna koszulka. Tak, jest oczywiście Jacek Dżacek. Witam serdecznie. Tak, także tak jak powiedziałem, ekspertów mamy na każdą okazję, jako że sezon zaczął się całkiem przyzwoicie i już niektórzy myślą, że będzie tak dalej i utrzymamy swoje miejsce, to dzisiaj porozmawiamy przed kolejnym meczem o kolejnych potencjalnych punktach. Ostatnio pokonaliśmy Termalikę, dzisiaj będzie Górnik Zabrze. No tak, szczerze powiedziawszy, mało kto się chyba spodziewał aż takiego wejścia w sezon przez Jagiellonię Ireneusza Mamrota. Szczególnie po ostatnim sezonie, tak trendowym, tak nas doświadczającym. No, korzystamy z pogody, na szczęście jest słonecznie. Póki jest słonecznie, staramy się nadawać nasze studio tutaj przed stadionem. Atmosfera piękna, stadion w tle. Nic tylko rozmawiać o piłce, o Jagiellonii. Ale może zanim o Jagiellonii, świeżo upieczony wicemistrz świata juniorów. Przecież na juniora nie wygląda z tą brodą. W balonach. Denis Dawidziuk, nasz kolega redakcyjny i prześmiewczy w SBS-ie. Denis, może coś byś opowiedział o tych zawodach balonowych. Na czym to dokładnie polega? Jak robicie ludzi w balonach? Jeszcze raz witam. Generalnie chciałem zacząć od tego, że najważniejszą rzeczą jest to, że w trakcie całych najpierw Mistrzostw Polski i później Mistrzostw Świata w Lesznie na balonie powiewała flaga Jagiellonii. O, pięknie. W każdym locie mieliśmy flagę The Best Fans, którą możecie zobaczyć na gnieździe. Jeśli chodzi o same balony, nie jest to tak łatwo wytłumaczyć. Generalnie chodzi w lotach sportowych balonem o precyzję, o wykorzystanie zmienności kierunków wiatrów na różnych wysokościach, tak by nalecieć na wyznaczone cele fizyczne na ziemi, czy też wirtualne. Mówiąc pokrótce i podając przykład najprostszej konkurencji i najprostszego zadania, na odprawie przed lotem dostajemy koordynaty punktu na ziemi, na tym punkcie leży krzyż o ramionach 5x5 metrów. My musimy na przykład wystartować minimum 2 km od tego krzyża, wybrać miejsce startu tak, by nalecieć na krzyż i zmieniać wysokość lotu tak, by skręcać w lewo, w prawo, w zależności od tego, jak układa się wiatr na różnych wysokościach, tak by nalecieć na ten krzyż i zrzucić odpowiedni znacznik. W dobie GPS-u mamy też już do czynienia z wirtualnymi konkurencjami, gdzie musimy w wirtualnych sześcianach robić jak największe odległości, jak najmniejsze odległości, jak najszybciej lecieć lub jak najwolniej. No jest kilkadziesiąt konkurencji w zasadzie, nie będę tutaj już zanudzał. Trudne, więc trudne. Bardzo, bardzo trudne, to nie jest proste. Są piloci balonowi, którzy są pilotami lotu, którzy są mistrzami świata w szybownictwie i nie radzą sobie, bo w balonach nie zawsze sobie radzą, nie jest im łatwo, gdyż to jest dużo, dużo bardziej skomplikowane. Tradycja baloniarstwa w Białymstoku dosyć długo już trwa. Zaczęło się od pana Bohojło i Ćwikła. No, później był świetny pilot Jerzy Czerniacki. Tak jest, był Jolanta zresztą Matejczuk. W Lesznie. Jolanta Matejczuk. Także fajnie, że podtrzymujesz te tradycje. Tak, tak. Białystok generalnie jest taką kolebką, jeśli chodzi o baloniarstwo w Polsce już od lat 80. Ale wróćmy do Jagiellonii. Zaskoczony? Szczerze mówiąc, jestem tak zaskoczony tym obecnym rezultatem ze względu na fakt, że oczekiwałem, iż zmiana tego systemu gry będzie dużo bardziej bolesna. Myślałem, nie spodziewałem się, że to będzie tak naprawdę rozpoczęcie, no w zasadzie można powiedzieć, z wysokiego C, bo trochę szczęścia zabrakło na meczu z Lechią. Aczkolwiek poszło to gładko. Trzeba wykorzystać przede wszystkim fakt, że mamy te cztery mecze były u nas.
I mam nadzieję, że dzisiejszy mecz zakończy się pozytywnym wynikiem dla nas i już będziemy na tyle rozpędzeni, że każdy kolejny rywal będzie gdzieś tam mentalnie zjedzony przez nas, już w szatni. No twojego terminarza to też, no 4 mecze u siebie, ale nie mieliśmy łatwych rywali. Lechia Gdańsk swoje gra w lidze od lat, nie jest słabeuszem. Raków Częstochowa, wicemistrz Polski, zdobywca pucharu, super pucharu, świetnie jak na razie sobie radzi, nie przegrywając meczów w europejskich pucharach i oby tak dalej. Mimo, że drugi skład, ale to jednak Raków. No teraz Termalika, wiadomo jak tam z Beniaminkami się grało. Gorzej niż z mistrzami Polski zazwyczaj. No i teraz Górnik z mistrzem świata Łukaszem Podolskim, czy Lukasem Podolskim. Łukaszem. Znaczy, wiesz co, też tak najbardziej sama zmiana systemu zmianą systemu, nie? Ale chyba naprawdę najbardziej powinien nas cieszyć fakt, że w zasadzie z najgorszej obrony w lidze w ciągu 3 miesięcy staliśmy się, można chyba teraz powiedzieć, najlepszą obroną w lidze na ten moment. Tak, to jeszcze może się zmienić, ale na ten moment mamy najlepszą obronę w lidze, najlepszy, jeden z lepszych środków pola, więc naprawdę szacun. No. Meczu z Termaliką, co oglądałeś, mówiłeś przed swoim startem, pomiędzy startami. Świetnie zaprezentował się w środku pola Dani Quintana. Dobre wejście dał. Pazdan, profesor jak zawsze. Tak jak mówisz, obrona dobrze, pomoc dobrze. Trochę w ataku przełamania dla Andrzeja by się przydało. Jasne, no jak najbardziej. On już musi się przełamać i lepiej dla niego będzie, żeby jak najszybciej strzelił tą bramkę. Ja też, tak mnie strasznie boli deprecjonowanie osoby Karola Struskiego, bo uważam, że jeśli chodzi o odbiór, to w tym meczu z Termaliką też, no naprawdę wyglądał fenomenalnie. Ciągnął grę też do przodu. Trochę nie rozumiem tych zmian trenera Mamrota, to jest akurat moja taka subiektywna opinia. Karol powinien trochę dłużej zostać na boisku, bo on jest naprawdę dobrym uzupełnieniem dla Tarasa Romańczuka w środku pola. Naprawdę. I Taras na tym zyskuje, i Karol na tym zyskuje, kiedy są obok siebie. Może Pitero teraz ty? Ha, to w końcu. Się doczekał ja. Nie, dobrze mówicie, dobrze tak słuchać mądrego, to tak można posłuchać. Wiecie, pod kątem gry na razie ja może nie będę jakoś specjalnie się wypowiadał, bo mimo wszystko z tą Termaliką to do pierwszej bramki to mimo, powiedzmy sobie szczerze, okej. Andrzej miał te dwie swoje sytuacje, można by było powiedzieć, że moglibyśmy do przerwy wyprowadzić już 3-0, nie? Ale pod kątem gry, prowadzenia gry na swoim stadionie przeciwko Brukbetowi Termalice, to oczekiwałbym mimo wszystko trochę większego zaangażowania w grę, w kontrolę meczu, bo wydaje się, że w pewnym momencie to posiadanie piłki Termaliki było zbyt duże, bo ja nie pamiętam dokładnie, ale chyba po pierwszej połowie mieliśmy wymienione niecałe 100 podań w naszej drużynie, co na naszym stadionie przeciwko Beniaminkowi to nie jest jakiś wielki powód do dumy. No ale na koniec wynik się liczy, tak jak powiedział też trener po meczu na konferencji, że wszyscy doskonale sobie zdają sprawę, jak u niego wygląda granie z Beniaminkami na swoim stadionie, więc dla niego pewnie takie 1-0 po największym nawet rykoszecie, jakimś tam samobuju w 97 minucie też by odpowiadało. Więc takie 3 punkty są konieczne, trzeba je gromadzić, bo na koniec sezonu nikt nie będzie nas rozliczał z tego, jak ten mecz został wygrany, a właśnie, że został wygrany, tak jak ostatnio na przykład problemy ma na przykład Raków z tymi punktami w lidze. Przegrali z nami, wygrali z Wisłą Kraków, ale to wiesz, to też nie było takie oczywiste. A dla nich pewnie zależy na tym, żeby nawet jakoś te mecze z Europy łączyć z Ekstraklasą i nawet jakimś przyjemstwem te mecze wygrywać, a nie tak jak z nami przegrali 0-3. Czy ja chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, bo wydaje mi się, że założenia taktyczne na ten mecz były trochę takie, że mieliśmy mocno presować bramkarza i pierwszych dwóch obrońców i mieliśmy odpuścić środek pola. I tak naprawdę, żeby Andrzej strzelił 2 bramki w tych sytuacjach, które miał, to byśmy, myślę, że wypowiedzi na temat tego meczu byłyby w tonie takim, że to był świetnie taktycznie rozegrany mecz. Ale w tym meczu, bo ale, w każdym meczu dochodzi ale po prostu brak wykorzystania tych sytuacji Andrzeja powoduje to, że no jest, opinie są inne, tak? Bo widać było, że cały czas nasi środkowi pomocnicy podchodzili pod bramkarza i środkowych obrońców, a środek pola był gdzieś tam trochę, nie wiem czy specjalnie, czy nie, wydaje mi się, że jednak trochę specjalnie odpuszczany w tym momencie. No, ja mogę powiedzieć, że no, nie znam założeń. Jednak mimo wszystko oczekiwałbym w takich meczach trochę więcej. Oczywiście, jak najbardziej. No, mówię, żeby to było 3-0, tak, Pitero, żeby Trubecha strzelił dwie bramki,
no to byśmy tutaj siedzieli i po prostu no ja wiem, wzięci, rozumiem. Tak? Tu trzeba też powiedzieć, że w meczu z Termaliką kolejny raz lepiej byliśmy przygotowani fizycznie od rywali. Więcej kilometrów wybieganych, wywalczonych. No i trzeba wspomnieć, także wracając do tego meczu, o Imazie. Zagrał naprawdę świetne zawody. Powinien mieć hat-trick asyst, moim zdaniem, spokojnie. Tak, no piętkami dwie asysty na czyste pozycje, no coś kapitalnego. Po Danim widać było profesorstwo, zresztą w statystykach krótko przebywał na boisku, ale no wszystko ma powyżej 90%. To naprawdę wejście Smoka Daniego i dobrze trener Mamrot mówił, że dlaczego go nie wpuszczał w pierwszym meczu, w drugim, tylko na minutę wszedł Dani przecież. Po prostu on nie był jeszcze przygotowany. Po co palić zawodnika, który wchodzi na mecz o stawkę? Wiadomo, jakim był graczem wcześniej w Jagiellonii, co prezentował sobą. I za chwilę pojawiły się głosy hejterskie, że Dani to już jest emeryt i w ogóle po co go braliśmy. A tak, wszedł już przygotowany i to było widać. Mam nadzieję, że ta jego forma idzie w górę, bo duet ofensywny Imaz, jakby ich nie umieścić Quintana, to moje wrażenia, moje wyobrażenia rosną. Czy trzeba też powiedzieć jedną rzecz, że Dani w meczu z Termaliką zagrał na nietypowej dla siebie pozycji, bo nawet no to, że to jest zawodnik grający gdzieś tam, schodzący ze skrzydła czy tam na dziesiątce, to wiedzieliśmy, bo to taki jest typ piłkarza. Ale mało tego, no w sparingach nawet jak grał Dani, to bardziej występował właśnie w linii z napastnikiem, czyli był tym właśnie drugim napastnikiem, tak jak gra Imaz, a nie występował na pozycji z Tarasem i z Pospołu w jednej linii, a tutaj wchodzi na boisko na pozycji numer 8, bo i w trakcie meczu bardzo często się cofał po piłkę do rozegrania. Do tego akurat do niego wcześniej nie widzieliśmy, kiedy grał w Jagiellonii. On właśnie był takim typowym rozgrywającym, łączącym te linie defensywnych pomocników z atakiem, a tutaj wszedł i nawet powiem szczerze, że mnie zaskoczył, bo jak zauważyłem zmianę, gdzie Quintana wchodzi do środka pola, ja się obawiałem o to, że on nie będzie pracował w defensywie tak, jak powinien. On bardzo często był w naszym polu. A tak się składa, że on zagrał tak w defensywie, jak chyba jeszcze go nigdy nie widzieliśmy. Mimo, że no, minęło kilka lat dobrych, ale nie pamiętam tak mocno pracującego Daniego w defensywie. Ja bardziej myślałem, on tu przychodzi w wieku 34 lat, no jeszcze ile, 2-3 lata może pograć na jakichś obrotach. No ale że on będzie tak zasuwał w defensywie. No jeżeli tak będzie w każdym meczu, to ja jestem naprawdę zaskoczony, że tak Dani jest przygotowany. Zobaczymy. No takie mecze są akurat dla niego, gdzie rywal nie jest z najwyższej piłki. W takim meczu trzeba po prostu wejść, pokazać swoje umiejętności, swoją wyższość nad resztą zawodników. Tutaj Dani miał tych minut już trochę więcej. I wystarczyło to nawet na 3-4 podania, które już pokazały różnicę klasy względem innych piłkarzy na boisku. Górnik słabo zaczął ten sezon. Przeciętnie, bardzo przeciętnie nawet, bo tam na ostatni mecz nawet były problemy, że martwili się już w klubie, że bilety się nie sprzedają, co na Górniku jest rzadkością. No, Podolski sam tego Górnika nie zbawi. My jesteśmy dzisiaj przed meczem z Górnikiem. Nie wiem, na pewno to, czego ja mogę się spodziewać po nim i co będziemy widzieli, to niezwykłe panowanie nad piłką, przerzuty, dużo będzie widział na boisku, tylko martwię się o niego, że w końcu się zniechęci, bo do gry to ma mało naprawdę ludzi w tym Górniku. Pod kątem Górnika ja mogę powiedzieć tyle, no. Ja nie jestem do końca przekonany i tak naprawdę nie byłem od początku przekonany do tego, jak oni podeszli do przebudowy drużyny w przerwie międzysezonowej, bo wiadomo było, że odchodzi trener, odeszło kilku zawodników niepotrzebnych, tam Koj, który już powoli nie doskakiwał poziomem, nie przedłużono umowy z Boacim, wiadomo dlaczego, no bramek nie strzelał. I trzeba było szukać znowu nowego napastnika, nowych obrońców i tak dalej i nowego trenera. No i w momencie, kiedy tam zatrudniono Jana Urbana, który był na bezrobociu chyba już 2 lata. Jak nie więcej. Tak. Dodatkowo przypomniałem sobie, że jego poprzednie kluby jakoś nie grały porywająco. To bardziej wyglądało tak, że potrafili zagrać 2-3 dobre mecze, ale poza tym to była no, taka mizeria, bardzo, bardzo słabe granie, czy to w Śląsku, Wrocław, czy wcześniej w Zagłębiu Lubin, czy w innych zespołach. Tak naprawdę jedynie Legia pod wodzą Urbana coś grała, no ale tak umówmy się, Tami Klafuric zrobił Mistrzostwo Polski i tak dalej.
Dlatego też ja nie do końca jestem przekonany co do budowy tego górnika, ale mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja od kiedy pamiętam, jak oglądam mecz Jagiellonii, nigdy w Białymstoku nie widziałem łatwego meczu, kiedy przeciwnikiem był Górnik Zabrze. Niezależnie, czy to był górnik mocny, czy to był górnik spadkowy, czy to był górnik gdzieś środka tabeli. Zawsze z nimi musieliśmy się męczyć. Tak i wiele razy nawet... To było tragicznie, bo... Były zawsze dramaty w Zabrzu byłem chyba z 5 czy 6 razy na wyjazdach. Fajne wyjazdy na górnik, ponieważ wiadomo, Torcida robi swoje, wrażenie kibicowskie robi na pewno tam u siebie. I tam... Ja pamiętam, że jedyny taki fajny mecz, po którym bardzo uradowany wjeżdżałem, to bramka Skerni z głowy 1-0 na wodzie. Nawet masz koszulkę chyba z tego meczu, wiesz? Być może, ale to był ten sezon. Może nie z tego meczu, bo to jest koszulka Tiago Cionka, ale mam koszulkę też taką Skerni. Czy wiecie, też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że tym, co ciągnęło Górnika, to jednak mimo wszystko, jaki by tam nie był trener czy inwestor, to byli kibice, tak? No i tu jest przykład tego, gdzie w tej chwili jest tam sytuacja, no gdzieś tam można powiedzieć już powoli przypominająca bojkot ze strony trybun. No i nie ma trybun i w zasadzie, które by tam pchały tą drużynę i nie ma wyniku, tak? I myślę, że zaczyna się robić nerwowo w samym Zabrzu w wielu aspektach. Więc to jest taki trochę przykład dla wielu, wielu chyba właścicieli klubów, gdzie trzeba zwracać uwagę na fakt, że kibic jest ważnym aspektem. Tym bardziej tak, że w Zabrzu jest tak, że miasto jest chyba głównym udziałowcem, tak? Zazwyczaj na Śląsku. I to też nie jest zawsze pozytywne, tak? No bo miasto z reguły podchodzi w dość specyficzny sposób do kierowania klubem, tak? Co mnie tutaj dziwi, to jest fakt, że właśnie, tak jak mówisz, udziałowcy, miasta i tak dalej, ja mam wrażenie, że oni uznali, że po ściągnięciu Podolskiego to już nic nie muszą zrobić. To będzie taki samograj. Tak, że ściągną Podolskiego i zamknijcie się tam, starczy. Mamy Podolskiego, okej, chcieliście, to macie i co teraz? A kibice doskonale wiedzą, że sam Podolski tutaj właśnie, jak mówiliście, nie zbawi tego Górnika, mało tego. Bardzo dużo daje i bez niego to już w ogóle był. Tak, ja mam wrażenie, wiecie, bo to jest tak, jak kiedyś było właśnie u nas z Quintaną te 8 lat temu, 7 lat temu. No był Quintana, okej, jak miał swój dzień, zrobił sam bramkę, to okej, fajnie, minął rywala. Ale jak nie miał z kim grać, no to co z tego jego potencjału wynikało? No nie za bardzo nic. Tak samo jest teraz z Podolskim. Podolski już kilka piłek takich perfekcyjnych zapodał do swoich kolegów, ale nie byli w stanie tego wykorzystać tutaj. Sierpały, bo zaraz się zaprosimy, powiesz coś ciekawego. Pokażesz sam. Ja nie umiem po polsku. On nie umie, on będzie po francusku. Tak. Okej. Po hiszpańsku. Tak, très bien, magnifique. Jesteśmy w strefie, no nie ma tutaj całkowitego ładu i porządku. I nigdy nie będzie, ale chyba dziwi. O to chodzi też. Ale o to chodzi, atmosferka jest. Ale wiesz, Jacek, ja je ne parle pas François, comment est ça? Tak, żule w taksi. Dziękujemy, Charley, nie będziemy się trzymać. Widzę, że tutaj koledzy cię bardzo mocno oczekują, więc... Serdeczne panowie. Tak, więc możemy tutaj pożegnać naszego kolegę. No i co, Jacek? Dalsze dywagacje, bo też musimy poruszyć kilka wątków, jak na przykład kontuzja Israela Puerto, która na początku wyglądała bardzo dramatycznie. No wydawało się nam, że to może być zerwanie więzadeł i długa przerwa Izraela, jednak tam prześwietlenie, rezonans wykazał, że to będzie zaledwie miesiąc. Wraca Bogdan Cyru, który nie był w rytmie, który nie grał sparingów, ale trzeba powiedzieć, że po tym wejściu zagrał 2-3 takie krosy, gdzie jeden z nich zapoczątkował tu akcję, która potem zakończyła się teoretycznie bramką, ale VAR ją cofnął. Więc jak widzisz tutaj predyspozycję Bogdana w tych minutach Sermaliku? To znaczy dobrą zmianę dał, tylko on musi się wystrzegać tego długiego wyprowadzania piłki z własnej połowy, bo u niego zawsze tak jest, że pierwsze 10 kroków jest ok, za 11 krokiem piłka odskakuje mu na 5 metrów i jest strata. Dużo kartek w ten sposób łapie. Dał dobrą zmianę. Zresztą przy tak grającym Pazdanie to Błażej nam urósł niesamowicie. W porównaniu do tamtego sezonu to jest zupełnie inny zawodnik. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale tak rzeczywiście na tą chwilę ja to odbieram. No i tak jak mówię, no Cyru jednak swoje w Rumunii grał. Tak? To jest legenda klubu w Rumunii. Jaki to był klub? Vitorul. O właśnie, Vitorulu.
wieloletni kapitan, no, przyszedł do nas w znacznie młodszym wieku niż Skerla, no, ale można go porównać, ja go nawet od razu porównywałem do Skerli ze względu na sposób poruszania się po boisku, na jego zachowania, na jego grę, poruszanie się. Dla mnie to był Andrew Skerla. Zawodził do tej pory. Mam nadzieję, że ten sezon będzie przełomowy. Fajnie, że ta kontuzja Izraela nie jest zbytnio, nie tak, no jest groźna, ale to nie jest taka kontuzja, która go wykluczy na rok czasu, tak jak Bartosza Kapustkę z Legii, ale też bardzo fajnie wszedł i myślę, że duża zasługa, chyba z każdym meczem będzie lepiej, duża zasługa w tym Pazdaniu. Sierpowy! Herr Sierpowy! Bitte, setzen Sie sich! Jak po polsku nie umie, to trzeba go wołać po różnych językach. Hola, señor! Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, dobrze. Bien się mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, co u was? Przyszliście może mecz obejrzeć? Tak. Lidera tabeli? Nie, liderem jest Lech i wczoraj już kalkulowali, żeby został tym liderem, nie biorąc pod uwagę, że jeszcze Jagiellonia gra swój mecz. No to prawda, ale trzymamy kciuki, żebyśmy się trzymali Lecha, bo w tym sezonie oni dobrze wyglądają, myśmy też dobrze zaczęli. Fajnie to wygląda, szczerze mówiąc. Tabela mi się podoba. Dla mnie się podoba. Dla mnie też się podoba. A mi się podoba. Ale nie wiem, przepraszam, bo myślałem, że my to transmitujemy do Polski, tak? To nie, jak nie, to dla mnie się podoba bardzo. Oczyń. Tak. Jacek, zaprosiliśmy Sierpowego. Musisz go wprowadzić w ten klimat, bo dawno go tu nie widziałem. To jest kolega, który mnie podczas wyjazdu do Portugalii przezwał. I mój pseudonim się zmienił. Jacek. Jak ty ładnie tak? Jacek. Monsieur Jacek. Albo Jacques. Także dzięki Sierpowemu mam kilka nowych pseudonimów. Zawsze mnie jakoś nazwie. Ogólnie pozytywnie zakręcony pan profesor. Jeszcze nie, no jeszcze daleko nie. Pięć lat jeszcze daj. Prawie, no to już prawie. No. Prawie, tak. Prawie. Ale znając twoją inteligencję, dasz sobie radę te 5 lat i panie profesorze, będziemy Marku Muszyński. Myślę, że tak. Słuchajcie, jaki skład dzisiaj? Bardzo no, się dowiemy. Bardzo się zła rzecz podziała na naszym lewym wahadle. Wdowik złamał kość śródstopia. Ale on i tak nie był w pierwszym składzie. No nie był w pierwszym składzie, ale jednak rezerwowi czasami też wchodzą na boisko i czasami też się przydadzą. A przydają też, zresztą w tym sezonie już się przydają nasi rezerwowi, bo widać, że kilka pozycji jest bardzo fajnie wymiennych. Czernych, Trubecha, wymieniają się. Czekamy, aż wróci Olszewski. Myślę, że będzie świetnym konkurentem dla Przykryla na prawym wahadle. A ja bym, kurde, cały czas mnie męczy Kacper Tabiś. To jest prawo wahadłowy. Męczy mnie to, że chłopak nie dostaje szansy, a ja bardziej Przykryla widziałbym w środku pola z kolegami wahadłami. Ja też, wyżej. Nie wiem, jak wyżej. Ty to, Pitero, widzisz. Bo wejście Kacpra w meczu z Górnikiem Łęczna było no, rewelacyjne. No. Chłopak w ogóle bez żadnych skrupułów poszedł jak bez dzik cienia, w żołędzie. Bez cienia takiej tremy debiutem, myślę, to prawda. Jest szybki, jest techniczny, jest. Bardzo dużo biega, także umie dryblować nawet jak na polskich piłkarzy. Dokładnie, myślę, że on powinien też dostawać szansę. Wiemy, mamy tego Olszewskiego, który nie dość, że jest kontuzjowany, ale zanim dojdzie to do formy, to myślę, że grudzień tak, będzie. Tak, myślę, że tak. I bardzo niebezpieczne boiska do gry po takich kontuzjach. Tak, to prawda. Także myślę, że no, jakby, ona... ale mamy bardzo mocny środek pola i tutaj ten Tomek Przykryl, który naprawdę bardzo dużo ofensywnie daje dla naszej drużyny. No, nieocenione tak, są tak, jego asysty. Tak. Marnuje się dla mnie, ale weź go w środek pomocy, wstaw, jak jeszcze mamy Daniego i Maza Struskiego, który świetnie się prezentuje. Pospisila, Romanczuka. Tak, ale wciąż myślę, że Przykryl jednak by dawał więcej niż Karol Struski, gdyby oczywiście Przykryl grał właśnie za naszą dwójką napastników, czyli Imas i Trubecha, czy też Czernych. Ja myślę, że czas Tabisia nadejdzie. To jest jednak piłkarz, który debiutuje na poziomie ekstraklasy. Piłkarz bardzo doświadczony już w piłce seniorskiej, ale jednak na niższych poziomach.
Ja go pamiętam i wtedy go tak naprawdę obserwowałem dokładnie, jak Jagiellonia grała z Gieksem w Pucharze Polski, też za kadencji Ireneusza Mamrota i moim zdaniem w tamtym meczu wypadł nieźle, biorąc pod uwagę, że... Ile on miał lat wtedy? Tylko wtedy jeszcze chyba występował na prawym skrzydle, a nie na prawej obronie. No właśnie nie pamiętam, ale generalnie no, miał na pewno dużo obowiązków defensywnych, ale też miał obowiązki ofensywne. Pamiętam, że radził sobie nieźle, ogólnie to nie był porywający mecz i nie był to mecz na dobrym poziomie z obu stron, więc trudno jakoś tam mega wyrokować na temat jego potencjału czy jego umiejętności, ale myślę, że to jest bardzo fajny transfer Jagiellonii, oby więcej takich transferów, bo to no, był chyba najciekawszy piłkarz prawonożny, grający na skraju boiska z niższych lig, nie? Chyba się zgodzicie, nie? Tak, a co do jeszcze takich potencjalnych transferów, to ostatnio słyszałem z różnych źródeł, że szukany jest oczywiście, to że ósemka jest szukana, to wiadomo, ale że zaczęło się pojawiać nazwisko Michała Nalepy, tego oczywiście z Gdyni, a nie z Gdańska. No wtedy to oczywiście było tak trochę z przymrożeniem oka traktowane, ale w ostatnich dniach wyszła informacja, że jego klub turecki nie zgłosił go w ogóle do rozgrywek, został wyrejestrowany, nie ma możliwości gry. Co za tym idzie, będą chcieli się go pozbyć, a to automatycznie się łączy z tym, że Jagiellonia, która szuka środkowego pomocnika, ma na horyzoncie po prostu gotowca. Polak, środkowy pomocnik, wiekowo idealny, bo jest doświadczony, ma swoje atuty, jest wybiegany, potrafi uderzyć. Tak, był kapitanem Arki Gdynia. Grał za Mamrota? Nie, on... Wtedy był w Turcji. Znaczy, wydaje mi się, że on mógł zagrać za Mamrota końcówkę tego sezonu, jak oni spadali chyba z Ekstraklasy. No to możliwe, natomiast zeszły sezon był w Turcji, awansował ze swoim zespołem do Super League, czyli do tureckiej najwyższej ligi. Pokazał się z rewelacyjnej strony, zresztą wiadomo, że fani tureccy są jednymi z najbardziej aktywnych w internecie i wychwalają go pod niebiosa. Najbardziej krytyczny. Najbardziej krytyczny. Wiesz, to właśnie tam w Turcji to jest specyficzny, tam jest taki kontrast. Jak jesteś słaby, nieważne jak słaby, to ciebie wyrzucają wszystkimi oknami. Jak zagrasz dobrze, to jesteś tam, po prostu widać, że jak ktoś jest dobry, to po prostu jest taki o. Jest idolem, tak, z miejsca staje się idolem. Można powiedzieć, że właśnie Nalepa jest uważany tam za króla nawet, piszą w internecie, prawda? Nalepa, King i tak dalej. Zupełnie kibice nie rozumieją tej decyzji zarządu klubu. No, szczerze mówiąc, bardzo dziwna decyzja. Klub jest na fali wznoszącej, a tu raptem taka mega rewolucja, więc jest to bardzo dziwne z naszego ale tutaj... Ale może my nie będziemy się tym martwić zbytnio. Nie, nie martwmy się, jeśli by ten zawodnik przyszedł, tak. Bo powiedzmy skoncentrujmy się na tym. Ja bym się bardzo cieszył. Myślę, że tutaj charakterystyka, którą Pitero przedstawiłeś, jest bardzo dobra. I skoro szukamy piłkarza na ósemkę, / dziesiątkę, no to jest to piłkarz, który idealnie tą lukę wypełnia, idealnie. Po prostu dla mnie transfer byłby idealny. Oczywiście nie mówię, żeby się tutaj, nie wiem, mega sprawdził, byśmy go tutaj wychwalali, ale na papierze, no to transfer moim zdaniem kozak, tak? Znaczy kozak. Pod kątem możliwości obecnego rynku transferowego, no to chyba lepszego piłkarza, no musielibyśmy, nie wiem, poprosić chyba Legię, żeby, nie wiem, odpaliła kogoś od siebie, albo Lecha, żeby kogoś odpalił za darmo. Bo... Zawsze może przyjść obcokrajowiec. Szukano, tak, z drugiej ligi hiszpańskiej. Zawodnicy odmawiali, zawodnicy się długo zastanawiali. Żaden transfer na razie nie doszedł do skutku. Ale moim zdaniem Nalepa no to jest o wiele lepszy strzał niż jacyś obcokrajowcy. Na przykład był Chwoje Babec z Goricy. No tak, ten z kolei zawodnik wydaje się, że byłby lepszym strzałem niż Nalepa, no ale jest to zawodnik za drogi. Tak, klub oczekiwał 1,5 miliona euro. Tak, a my chcieliśmy chyba tam wplątać w to wszystko Mudryńskiego. Wiadomo, jak to się skończyło. Mudryński ostatnio strzelił bramkę w meczu z Wisłą Szczuczyn. Trudno powiedzieć o tym, że to był strzał. No był strzał. No ale tak jak mówimy, tutaj próbowano jakoś to rozwiązać właśnie w ten sposób, że pieniądze plus Mudryński. No ale Babec to byłby taki strzał inwestycyjny, bo to chłopak zaledwie 22-letni, warunki fizyczne zbliżone do Tarasa, rozwijający się gdzieś tam... Ja nie będę tutaj udawał eksperta, ale podejrzewam, że jeżeli on jest rzeczywiście taki przyzwoitym piłkarzem, to za rok, dwa trafi albo do Hajduka, albo do Dinama. No oczywiście. Znaczy z racji że on gra w Gorlicy. No Gorlica to jest takie coś jak Wasilków przy Białymstoku, tak? Gorlica to jest takie miasteczko zaraz za granicami Zagrzebia, gdzie właściwie wszyscy kibicują Dinamu Zagrzeb. Jest nawet specjalna grupa właśnie kibiców Dinama Zagrzeb, którzy są z Gorlicy. No więc to jest naturalna droga rozwoju. Jeśli ten piłkarz jest coś warty, no to niedługo go obejrzymy w niebieskiej koszulce Dinama Zagreb. Tak, to tyle z plotek transferowych i w ogóle i newsów. Nie wiem, więc już chyba nie ma, chociaż może kumacie coś tam są i wiedzą i się no, śmieją teraz, co wy nie wiecie? Jedna rzecz, która mnie martwi, to czy mamy wystarczającą liczbę środkowych obrońców, bo zmieniliśmy system na 3 środkowych obrońców. Bardzo mnie to cieszy, moim zdaniem jest to nowoczesne granie, fajne.
No ale tak naprawdę mamy czterech zawodników gotowych do grania. Znaczy, teoretycznie mamy siedmiu nawet, ale trzech jest poza, teraz nawet i czterech chyba jest. Bo ta... Majsterek jest zawsze w kadrze. No tak, ale majsterek jest chyba po prostu jako wypełnienie luki, tak bardziej mi się wydaje. A prędzej trener bierze pod uwagę, nie wiem, Kwietnia, Runię, Matysika. No i już nie bierze. No Matysika, który ma zerwane więzadła, no więc... No i mówię o tym, jakby wszyscy byli zdrowi, jakby to wyglądało. No właśnie, znaczy tak, no na papierze no to mamy super, no bo jest Matysik, który ma zerwane więzadła. Zawodnik, no jeden z najbardziej utalentowanych na tej pozycji ze wszystkich Polaków, czy ze wszystkich zawodników, którzy mają polskie obywatelstwo. Świetny talent, mega naprawdę zawodnik, no ale niestety w bardzo młodym wieku bardzo poważna kontuzja. Bardzo mnie to martwi, no ale no nie możemy na niego w ogóle liczyć w tym sezonie. W tym sezonie jeszcze, w tej rundzie bym powiedział, bo prawdopodobnie już w tym roku przejdzie rehabilitację do końca, więc od początku przygotowań na nową rundę trzymajmy kciuki, no, ale... powinien być gotowy do treningów, bo coś tam właśnie słyszałem tam gdzieś bokiem, że jego rehabilitacja trwa i przychodzi całkiem pozytywnie, nawet powyżej oczekiwań, więc dobrze by było, żeby wrócił, bo to jest chłopak, który w zeszłym sezonie jako 16-latek był wprowadzony do rezerw, do trzeciej ligi, jako właśnie jeden z tych trzech stoperów. W tym systemie jest już obyty, Wojciech Kobeszko pokazał mu kilka tych takich myków. No akurat jeżeli chodzi o rezerwę i o Wojciecha Kobeszkę, to trzeba podkreślić, że to jest trener, który bardzo potrafi przygotować piłkarza taktycznie. Może niewielu to dostrzega i wie, ale to jest człowiek, który bardzo zwraca uwagę, potrafi wytłumaczyć. No kiedyś był na testach taki piłkarz z Afryki, który nie do końca był obyty z taktyką, nie do końca wiedział, co robić. Tutaj Wojtek Kobeszko. Tak, ale Wojtek Kobeszko mu na schematach szybko pokazał taki stały fragment. Tu masz stać, tu masz biegać i tak dalej. Chłopak to rozumiał, zaczął się kształcić. Teraz tak naprawdę kolejny zawodnik z Afryki, czyli Bitok, jest wysłany właśnie do rezerw, gdzie tam ma się ogrywać. Właśnie ma słuchać Wojtka, bardziej przy nim się rozwijać. Potem ma być już gotowy do gry w ekstraklasie. No bo na razie, mimo wszystko, że jest dobrze tam fizycznie dysponowany, wiadomo, top 3 ligi i tak dalej. Czekajcie. To umiejętności techniczne i taktyczne jeszcze trzeba trochę podciągnąć. Może motorycznie top 3 ligi tak się może okazać. Wiadomo, że zawodnicy z Czarnego Lądu mają niesamowite możliwości motoryczne. Czy Bitok potwierdzi to jeszcze zobaczymy. Moim zdaniem trochę za mało grał. Natomiast no, przede wszystkim zawodnik ma problemy z rozumieniem swojej roli na boisku. Zawodnik mówi płynnie w języku angielskim, więc wydaje się, że tym razem to nie jest problem kulturowy czy językowy, bo jest to chłopak, który łapie jak się... Ale o jakim problemie kulturowym mówimy, jak grał na Białorusi i sobie świetnie radził. Oczywiście. Jest to po prostu kwestia wykorzystania tego zawodnika i być może znalezienia mu nowej pozycji. Też jego pozycja w tych zespołach... On grał w słabym zespole na Białorusi. Jego pozycja była bardzo specyficzna. Miał stricte ofensywną rolę. Startował bardzo głęboko i głównie się przydawał przy szybkim ataku, przy kontrze. To jest bardzo specyficzna jednak rola. Kupiono takiego zawodnika pomimo tego. I warto podkreślić, że to nie jest zawodnik, który grał na typowym wahadle, tak? No bo na typowym wahadle musisz zachować balans między defensywą a ofensywą. Bitoka w grze defensywnej, nawet na Białorusi, w lidze białoruskiej, która obecnie jest słabsza do ekstraklasy, wyręczali inni zawodnicy, no więc to jest coś, co musimy wziąć pod uwagę. Natomiast no, jest to zawodnik szybki, jest to zawodnik, który dobrze gra z kontry, jest to zawodnik, który ma umiejętności. No to nie jest tak, że kupiono jakiś kamień młyński, tak, czy jakiegoś bardzo słabego zawodnika. Jest to zawodnik, który może nam się jeszcze przydać i oby tak się stało. No, nawet jeśli nie jako zawodnik pierwszej jedenastki, to jako zawodnik zadaniowy, tak. Bardzo często w ekstraklasie jest tak, że bronimy wyników, wstawiamy zawodników, którzy są lepsi z kontry. On może być takim zawodnikiem wchodzącym z ławki. Wejdź Marka do studia, masz zapewnione gadanie przez cały czas. Jesteś nieocenionym naprawdę fachowcem w wielu dziedzinach piłkarskich. Wszystko wiesz o tym futbolu. Wszystko na pewno. Nie wiem nawet, kto był pierwszym mistrzem Europy. Nie wiem. Dostaliśmy bardzo pozytywny komentarz. Kolega napisał, jak ja lubię słuchać niby ekspertów. I podkreślił to soczystym XD. Dziękujemy też, pozdrawiamy, dziękujemy. Wiemy, że się tutaj produkujemy z przekazaniem godnych i pozytywnych energii, wartości i fluidów i czakry. Ja powiem, że ja tu się produkuję całkowicie za darmo, nawet na swój własny koszt, tak? A proszę posłuchać ekspertów Studio Canal Plus, tak? Którzy się produkują za mniej lub bardziej jednak grubą kasę, jak i oni tam czasami gadają, Androny i chłop, który co tydzień, nie wiem, komentuje Ekstraklasę, nie może się nauczyć, kto gdzie grał, tak? Jest taki jeden komentator, który cały czas...
hej, się zachwyca, jak to Ireneusz Mamrot przestawił Pospisila z dziesiątki na ósemkę, tak? Gdzie, gdzie Pospisil całą karierę w Czechach, a on przecież grał w tych Czechach naprawdę masę sezonów w pierwszej lidze czeskiej, znaczy w Ekstraklasie czeskiej, grał właśnie na ósemce, no więc sorry, nie? Jak ktoś lubi niby ekspertów, Canal Plus, tak? Tu nie ma ekspertów, to są kibice i... I tego się trzymajmy. Tak. Ale miło słyszeć miłe słowa, że jakoś trawicie naszą gadkę. Jeszcze. Pozdrawiamy. Przynajmniej my nie rysujemy linii i nie dyskutujemy z liniami spalonych, które są nakładane komputerowo i matematycznie, więc... Mareczku, jeszcze typowanie na dzisiaj, zanim poznamy jeszcze skład. Myślę, że skład zwycięski nie będzie zmieniony. Zaraz wam powiem, bo powinien właśnie wyjść. No, ja myślę, że korekty kosmetyczne, jeśli już w ogóle. Moim zdaniem nie będzie. Moim zdaniem chyba też nie będzie. Chyba, że znowu Czernych wyjdzie zamiast tak, Trubechy lub no, są, vice versa. Tak. Oni walczą, jedyna, walczą, jedyna, walczą, jedyna. Walczą. A tam walczą. Reszta to jest naprawdę... Uwaga! Prezentują... No. Jest Quintana zamiast Struskiego, a reszta bez zmian. No czyli... Czyli jest jeszcze, no oczywiście Cyru jest... Nie, przepraszam, a nie, przepraszam, Czernych, bo mi się pomyliło mi się z innym meczem. Ale to chyba to już taka będzie. To już chyba będzie taka tradycja, że będziemy co mecz zmieniali Czernych a Strubechu, bo w końcu tak to się zakończy. Aż któryś w końcu odpali, a myślę, że to nadejdzie. Znaczy, ja myślę, że generalnie ja się na przykład nie martwię. Oczywiście, o ile Paweł Olszewski wróci do pełnej dyspozycji, nie martwię się jego kontuzją i nie martwię się tym, że on na razie nie gra, bo jest bardzo ważne, żeby mieć liderów, mieć zawodników, którzy są w stanie pociągnąć zespół do przodu w każdej fazie sezonu. Czyli jeśli no, wszyscy są w super dyspozycji w sierpniu, no to naturalnie też wszyscy będą mieli dołek w październiku, tak? Czy tam w listopadzie. Natomiast jeśli są zawodnicy, którzy dojdą do formy później, wskoczą do składu później, to oni właśnie mogą ten dołek wypełnić swoją dobrą formą i tak naprawdę zneutralizować to, że ci naturalni liderzy zespołu będą mieli trochę pod górkę w którymś momencie. Więc ja bardzo liczę właśnie, że tacy zawodnicy jak na przykład, nie wiem, Quintana, Czernych, Paweł Olszewski, że oni będą odpalać mega w drugiej części tej rundy i moim zdaniem to tylko z korzyścią dla zespołu. No rzeczywiście, Quintana po jego wejściu można było się spodziewać. Myślę, że tutaj środek pola. Chociaż gdzie Podolski gra w Górniku? W ataku? Nie, on... Na dziesiątce bardziej. Dziesiątce. Myślę, że tutaj będzie ciekawa rywalizacja. Który lepiej przerzuci piłkę, który ciekawa. Coś pięknego wymyśli, bo ciekawa, i Podolski tak. Jest do tego zdolny, bo tu już pokazuje, i Dani jest do tego zdolny. No, Dani nie musi być w stuprocentowej formie, żeby rozdzielać piłeczki jak chce. To prawda. Myślę, że właśnie Dani ma fajną charakterystykę dla piłkarskiego emeryta, bo te cechy, które on ma... No tego się nie zapomina, tak? Tacy zawodnicy, którzy raczej biegają, walczą, oni mogą mieć problem po 30. Natomiast Dani mi się wydaje, że jestem raczej o niego spokojny. To jest piłkarz, który jest profesjonalistą. Nigdy nie było tutaj problemów z tym, że nie wiem, on się objadał czy zapijał. Nie było nigdy takich motywów. On wie, co Jagiellonii zawdzięcza. Wie też, co Jagiellonia zawdzięcza jemu. Myślę, że bardzo fajny powrót. Moim jedynym takim zmartwieniem jest to, że nasza dzisiejsza ławka rezerwowych jest bardzo wątła. Bo tam tak naprawdę no nie ma jakości poza no wiem, że Andrzej Trubecha pewnie chce strzelać bramki, no ale na razie jednej, ani jeden nie strzelił, bo na ławce naszego zespołu mamy tak, już wam mówię, jest oczywiście Pawels, to wiadomo, ale dalej tak, Mystkowski, Trubecha, Tabiś, Wojciechowski, Struski, Matus, Majsterek, Toporkiewicz, no. sami Polacy i no wiadomo, w większości perspektywiczni. No i tyle, no. Tak, ale znaczy, Struski może dać dobrą zmianę, Trubecha może dać dobrą zmianę. Tak, właśnie to chodzi, że może. Może dać dobrą zmianę. To nie są zawodnicy, z których nie chcielibyśmy korzystać. Jeżeli będzie taka potrzeba, ja się nie obawiam, że oni wejdą. Nawet na tą chwilę. Nie obawiam się, że wejdzie Tabiś, Struski czy Trubecha. Tak, znaczy, oni oczywiście. Mogą w końcu odpalić i zresztą Struski pokazał w trzech meczach, że chłopak ma ogromny potencjał. Jest w stanie zagrać, tak. Andrzej Trubecha też pokazał, tylko ta jego nieskuteczność, te jego chimeryczne strzały po ziemi w stuprocentowych sytuacjach, ale myślę, że go trema zjada jednak. Przeskok z trzeciej ligi do Ekstraklasy jest ogromny. Ja myślę, że liczę na to... On szybciej wszedł do Ekstraklasy niż Taras, bo tak. Taras długo z nami trenował, długo tak, się obywał tak, z tym tak, wszystkim. Jasne. Znaczy ja myślę, że w ogóle to jest piękna historia, że tak naprawdę ich kariera jest identyczna, no bo to są chłopacy pochodzący z Ukrainy.
którzy bardzo długo, znaczy no, długo mieszkali w Polsce. Nie, Andrzej jest od praktycznie dziecka. Od dziecka, praktycznie od dziecka w Polsce, tak. Ale też na przykład, no wiadomo, Taras nie jest od dziecka w Polsce, ale długo był, dość długo był w Polsce, zanim nie przyszedł do Jagiellonii. Obaj przychodzą z Legionowi, z klubu bardzo fajnego, ale jednak klubu, no, który gra no, w mega niskich ligach, tak, i nigdy tam powyżej swojego, powiedzmy, poziomu nie podskoczy, tak, powyżej dzisiejszej drugiej ligi. Więc przeskok jest ogromny z ekstraklasy, ale zawodnicy przychodzą o bardzo, bardzo tak naprawdę podobnym profilu, no przede wszystkim wyselekcjonowani, bo jak z Legionowi oczywiście bierzemy, to jest to dobry. Są w stanie grać na poziomie ekstraklasy. To jest dobry, tak. Więc przede wszystkim też mają podobny profil mentalny. Zawodnicy bardzo inteligentni, zawodnicy bardzo pracowici, bardzo waleczni, bardzo fajni też ludzie i myślę, że to jest dobry profil. Ja bym się... Okej. Okay. W kontekście walki na przykład o medal, tak, czy to, no, nie róbmy dalekosiężnych planów, no to mamy słabą ławkę. Natomiast w kontekście tego, jakim klubem jest Jagiellonia, jak się możemy rozwijać, ja bym nie narzekał na tą ławkę. Musimy wprowadzać młodych zawodników. No, no młody zawodnik musi grać, tak? Kacper Tabiś, talent. To nie jest mega zawodnik, tak? To jest talent, to jest obietnica, to jest potencjał. Jeśli on ma ten potencjał rozwinąć, musi się sprawdzać, musi grać, musi wchodzić. Podobnie też inni zawodnicy. Tu można dać całą litanię, nie wiem, 10 zawodników, których możemy wymienić, którzy są nadzieją i potencjałem, tak? Tak samo Andrzej Trubecha też jest... Przemysław Młyskowski. No nie, nie. Dziękuję. Wieczna nadzieja. Wszystko to wyraża więcej niż 1000 słów. Skończyłem rozmowę? No ja bym mega chciał, tak, żeby Przemysław Błyskowski grał w pierwszej jedenastce, wymiatał asysty, gole, nie wiem, tak, mega radość białostoczanina, wychowanka Jagiellonii. Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest zawodnik związany z miastem, z regionem, z tego nie odbieramy absolutnie. Z klubem. No ale no trzeba grać, tak, trzeba dawać dowody. Dowody. Ja tutaj nie mówię, że on tych dowodów nie dał, tak? No ta obietnica wciąż jest, no ale obietnica, powiedzmy, to już nie jest obietnica, nie wiem, mega talentu, tak? No to są 22 lata i tak naprawdę... Chyba obietnica solidności ligowej. Obietnica solidności ligowej. No okej, okay, jeśli on będzie w stanie dawać cokolwiek zespołowi, tak? Wchodząc z ławki czy grając czasami, no to super, tak? Ja wolę, żeby to był on niż jakiś zawodnik XYZ, tak? Z zagranicy. Czy nie wiem, zawodnik z jakiegoś innego miasta w Polsce. No super, musimy mieć wychowanków w składzie, musimy mieć młodych zawodników, musimy dawać szansę. Jest to moim zdaniem dobry sezon, zaczęliśmy dobrze, dużo zespołów spada, ale liga też jest liczna. Myślę, że nie mamy się czego bać w kontekście jakiegoś tam spadku, czy jakiegoś, nie wiem, mega niskiego miejsca w tym sezonie. Tylko dać spokojnie pracować trenerowi. Tak. Bo porażki, jakieś niespodziewane remisy po złej grze przytrafią przyjdą, się. Przyjdą, oczywiście. Przyjdą. Nie jesteśmy topem. Prawdopodobnie nie. Ławka chociażby nie predysponuje nas do tego, żeby tutaj mówić, że no srebrny medal to będzie porażka, czy tam nie wiem, srebrny medal to minimum, tak, czy brązowy medal to minimum. Dajmy spokojnie grać. Młodzi zawodnicy będą robić błędy, ale jeśli ci zawodnicy się rozwiną, tak jak chociażby Dziekoński miał szansę się troszkę rozwinąć, tak, i pokazać swój wielki potencjał, to tylko z korzyścią dla Jagiellonii. No po prostu musimy mieć ten margines błędu no większy, tak? To nie jest tak, my nie jesteśmy, nie wiem, Legią, tak, która jeśli nie wygra mistrzostwa, no to ma automatycznie ogromny problem finansowy. My nie mamy problemu, tak? My musimy być w pierwszej ósemce i spokojnie idziemy w swoją stronę, nie? I my jako kibice Jagiellonii możemy się spotykać w tak pięknych okolicznościach przyrody na naszej podlaskiej ziemi, nie to co przy Łazienkowskiej się tam męczą w tych bunkrach, także tam mogą tego, pływać w kanale, który jest przy stadionie. To jest bardzo słynny kanał, który zawsze odgradzał, tak, Czerniakowski, który zawsze odgradzał kibiców czekających na wejście na sektor gości od różnych dowcipnisiów warszawskich. Cieszymy się z życia, cieszymy się z bycia kibicem Jagiellonii. Coś tu więcej piękna, jeszcze piękna pogoda, miało lać, tak? Miała być burza. Na szczęście nie ma. I dzięki temu zrealizowaliśmy dzisiejszy program. Tak, dzieci... I teraz coś do dodania? Bo Marek będzie gadał i gadał. Dzieci piją piwo, jest pięknie. Nie, matematykę ostatnio miałem na studiach. To nie, ani dodawania, ani odejmowania, ani tym bardziej całkowania, liczby pochodnych i tak dalej. Ale geometria jest w cenie, tak, dzisiaj, więc... Tak, piłka jest okrąga, bramki są dwie. A właśnie, dzisiaj stereometria, tak, bo piłka jest... No, jasne. Tutaj koledzy pytają, czy się napije piwo. Oczywiście, tak? Piwa nie odmawiam. To tyle, jeżeli chodzi o nasze naukowe gadki. Chciałem tutaj pokazać, jak bardzo jestem zaawansowany technicznie, bo piłkarzem to ja nie jestem. Dziękuję. Potwierdzam. Dziękujemy za obecność. Ale Jacek za to jest, nie? Można powiedzieć, że co najmniej jeden z nas. Tak, Jacek. Jakoś tam karierę. Jacek to jest legenda i tak naprawdę... Kończą się już spotkania u siebie. Kolejny mecz Jagiellonia zagra 11-10 września, coś koło tej daty.
Nie wiem, jaka będzie pogoda, jeżeli będzie tak jak dziś, a chociażby nie padało, może być chłodniej, to zrobimy jeszcze może z jedno studio tutaj na zewnątrz, przed stadionem, a później wrócimy już do swoich standardów. Na pewno jesteśmy w tym sezonie i będziemy z Wami. I zapraszam do subskrypcji i w ogóle łapki w górę. Tak, oglądajcie nas jutro. Idziemy kibicować Jagiellonii. Jutro SBS w klasycznym składzie, co jest rzadkością. Jeśli ktoś lubi, to ma być Rudy i tak dalej, więc dawno niewidziane zawodniki. Z nami. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia.